dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie zmiany w aktualizacji. No i widzowie, jak okazuje się, mamy nową lokalizację, prawdopodobnie mamy nowe przedmioty. No i oglądajcie cały odcinek do końca, pokażę wam tutaj wszystkie nowości. Flashback. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, chcę wam powiedzieć jedno. Pod ostatnią aktualizacją mieliśmy 13 tysięcy łapek w górę. Zróbmy wszystko, żeby te łapeczki pobić. Także zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście pamiętajcie o moim kodzie Levela w sklepie. Zapraszam was do odcinka z aktualizacji. Few moments later. Dobra, no i widzowie, przejdźmy do aktualizacji. Słuchajcie, czy mamy coś w szafce, coś takiego? No nie mieliśmy nic do pobierania. Wygląda na to, że nic, więc mamy tylko i wyłącznie pliki z gry. Czyli to, co zostało już wgrane jakieś 2 tygodnie temu przy ostatniej aktualizacji. I słuchajcie, przechodzimy, wchodzimy na customa i na customie sprawdzimy całe nowe miasto, które zostało dodane. Można powiedzieć, że to jest nowe miasto, ale nie do końca. Bardziej chodzi o przemianę tego miasta w miasto kosmitów. Wszystko to zaraz sprawdzimy. No, coś mi bardzo długo ładuje. I teraz tak, pytanie, czy mamy tutaj zielone żywopłoty? To one powinny zostać zmienione. Zmienię sobie jeszcze wersję na język angielski. Czekajcie, gdzie tu mamy język do wyboru? Tutaj gdzieś to było. Nie wiem dlaczego, ale po zmianie języka nie mam w ogóle nazwanych miejscówek. Prawdopodobnie ta miejscówka jest zmieniona. No tam polecimy, zobaczymy, czy to prawda. Być może będę musiał zrestartować grę, bo za szybko to zrobiłem. Także być może mamy też dodane 2 nowe przedmioty, o których już była dawno mowa, czyli plecak taki krowi oraz nowe tworzywo do tworzenia broni. A więc jednak można powiedzieć, że trochę się myliłem, czyli to wygląda na to, że to nie korale zostały zniszczone w tym tygodniu. One dopiero będą prawdopodobnie za tydzień zniszczone w aktualizacji, być może za 2, ale pierwsze co, no to mamy to miasto do zmiany. Jak możemy zauważyć, statek UFO cały czas się przemieszcza. Zobaczcie, gdzie teraz jest. Jest w połowie trasy. No można nie, można powiedzieć, że to jest 3/4 trasy, czyli korale jeszcze mamy. Sprawdźmy tutaj na Holi, czyli korale jeszcze nie są zniszczone. A to ciekawe, no w sumie tak patrząc, no to jeszcze nie powinny, no bo ten cień jest bardzo daleko stąd. No i co, sprawdźmy, czy mamy tutaj nowe rzeczy na tej miejscówce. No mam nadzieję, że to jest. Jeśli nie, to zrestartujemy grę i sprawdzimy to jeszcze raz. Dobra, widzę tam coś chyba niebieskiego w środku. Wlecimy sobie tam i sprawdzimy, czy aby na pewno. No nie, to wygląda na to, że to jest łóżko. Więc widzowie, szybko restartuję grę i sprawdzimy to. Few moments later. Z tego co widzę, to nie mamy jeszcze żadnej zmiany, więc czekamy prawdopodobnie do 15. Zmiana, która świadczy o tym, że dostajemy właśnie dzisiaj nowe miasto, jest na pewno zmiana w lobby. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale mamy tutaj, zobaczcie, 2 jaja tych robali, co latają na głowach, co się przyczepiają do głowy. Mamy 2 takie jaja tutaj w lobby i tego ma być z biegiem czasu coraz to więcej. 5 minutes later. A więc widzowie, słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do tego, co zostało właśnie dodane, bo już to wszystko mamy w grze, czekajcie do samego końca tego filmu, bo chcę ogłosić jedną bardzo ważną rzecz, także oglądajcie do samego końca. No i lecimy, słuchajcie, jaką mamy zmianę? Mamy zmianę tutaj, z tego co widzę, dalej się to tak samo nazywa. Zaraz sprawdzimy, czy to jest w zwykłych grach, czy to jest na customach również. A więc cała nowa lokalizacja to powinna być właśnie ta, słuchajcie, ona jest zmieniona, można powiedzieć, w 3/4. Ja już tam lecę na tą miejscówkę, już wam mogę powiedzieć, co tam możemy zauważyć. Możemy tam zobaczyć tę jakby strefę bez grawitacji. To jest pierwsza taka nowość, czyli coś związanego z UFO. Jestem ciekaw właśnie, czy to będę mógł zrobić na customie. Jak tam zalecimy? Jeśli nie będzie tego, no to wejdziemy sobie po prostu na zwykłą grę. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko tej nowej lokalizacji i tak jest, widzowie. Mamy nowe rzeczy. Mamy jeszcze prawdopodobnie broń i mamy coś, taki nowy budulec, tą kostkę. Tego będziemy sobie szukać, także oglądajcie do samego końca. Ja odpalam full jakość oczywiście, żebyśmy mieli tutaj najlepsze przeżycia związane z aktualizacją i zobaczcie, jak świetnie to wygląda. Okazuje się, że tutaj mamy strefę w postaci takiej kostki. Ona jest opisana w ten sposób, że obcy zabierają tę jakby część naszego lądu. I zobaczcie, mamy taką kostkę i po wejściu do tej kostki coś dziwnego zaczyna się dziać. Na razie zobaczymy to tak jakby z okolicy, posłuchamy dźwięków. Ja jeszcze podgłośnię dźwięki, żebyście słyszeli dokładnie. Dajmy sobie na 50, może na takie 30. Okej, i słuchajcie, mamy... O, jeszcze tam nie będziemy wchodzić, bo coś się stanie, jak tam wejdziemy. Także tak, mamy tutaj jakieś, patrzcie się, palmy. Mamy kolory fioletowo, granatowo, zielone, czyli dokładnie takie, jak mamy tutaj, albo jak mamy tutaj, czyli przy tym wybuchu z UFO doszło do czegoś, co rozwaliło nam te jakby... ten punkt zerowy, oni tak naprawdę zabrali od nas punkt zerowy, ale oni tak jakby pozostawili po sobie jakąś część terytorium, tak bym to nazwał, tak jakby wypuścili toksyny, coś takiego, jakby troszeczkę się do nas dostali. No i zobaczcie, mamy taką kostkę, czy tą kostkę da się bić w ogóle?
No, ja już chcę tam wejść, Zobaczmy jeszcze w okolicy, czy w okolicy tutaj jest coś jeszcze nowego. Wiem, że te domki miały być zmienione, ale z tego co widzę, to nic tu nie widzę. Mamy busa w środku tego, więc dobra widzowie, przed samym wejściem subskrybujcie kanał, łapka w górę za najszybsze newsy Fortnite'owe. Wchodzimy i słuchajcie, po wejściu prawie nic nie słychać. Czekajcie, znajdźmy broń. Ja wam zaraz pokażę jedną świetną rzecz, co tu można robić, bo tu można robić fantastyczne rzeczy. Zobaczmy, strzelam. Słyszycie? Mamy echo. Tak jakbyśmy byli... nie wiem, jak to w jakiejś, tak jakby cieczy, coś takiego. Jakbyśmy byli pod wodą. O! Tak jakby inna gęstość była, tak bym to nazwał. I dobra, jeszcze wam tego, co chcę pokazać, wam jeszcze nie pokażę. Mamy tutaj palmy. Zastanawiam się, skąd te palmy się tutaj wzięły. No bo tu mieliśmy wcześniej drzewa. Zobaczcie, tu mamy tak jakby drzewo dokładnie takie samo, jak tutaj. To drzewo zamieniło się w palmę. Dlaczego? Musicie wy mi to wytłumaczyć. Znaki, da się wszystko rozwalać? Da się oczywiście wszystko rozwalać, ale nie daje to w ogóle maców. A to ciekawostka. Te drzewa prawie w ogóle nie dają maców. Czyli mamy tutaj takie... palmy? No bardzo, ej, bardzo dziwnie to wygląda, ale dobra, mamy kolejnie jakieś takie kwiaty, nie kwiaty. Wygląda na to, jakby to była jakaś podwodna miejscówka, przynajmniej mi się tak kojarzy, czy to się w ogóle da rozwalić. Zobaczcie, mamy też tą fioletową trawę. Dalej, mamy te drzewa po wyjściu. Zobaczcie, dźwięki teraz. Dźwięki po wejściu. Okej, sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda w środku. Ja jeszcze nie chcę wam pokazywać tego, co wam chcę pokazać, ale to zobaczycie zaraz. Mamy też jakieś takie metalowe rzeczy. To są te jakby baterie. Tu są jakby takie donice. Nie wiem, co to może być. Napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, co to może tutaj być w ogóle. No bardzo ciekawie to wygląda, mega ciekawie. To jakby jakieś sprzęty, nie? Tutaj kocia karma. Czy to się zamieniło? Nie, to się nie zamieniło w nic. Zobaczmy, czy to daje podobnie maców? Czy daje... Czekajcie, zobaczmy. Tutaj daje jeden. Tu daje dwa. Tu daje pięć. Być może to jest przypadek. Tu daje trzy. Nie, no to jest chyba przypadek. Dobra, widzowie, wchodzimy tutaj do środka. Mamy dalej jakieś tutaj nowe rzeczy. Mamy tutaj porośnięte wszystko. I dobra, widzowie, pokażę wam to, na co czekacie. Co tu się dzieje po skoku? Patrzcie się. Widzicie to? Da się latać. Umacie to? Da się latać w Fortnite. To jest coś niesamowitego. Czyli podskakujecie i zobaczcie, jak powoli człowiek opada. Patrzcie się, jak powolutku. Wyjdźmy tu do góry i zobaczymy, co się stanie, jak wylecimy do samej góry. Patrzcie się, da się podskakiwać. Da się tak jakby robić double movement. Pyk. I widzowie, teraz właśnie, wy mi piszecie rzeczy, które mam sprawdzić, co się stanie, gdy. Na przykład, gdy coś tu wrzucę, gdy kogoś powalę. Piszcie w komentarzach i ja nagrywam dla was taki odcinek. I zobaczcie, mamy tutaj coś takiego, że możemy po prostu po tym chodzić. Tak jakby co jakiś czas możemy podskoczyć. I tu jest tak jakby brak grawitacji. Wyjdźmy wyżej. Wyjdźmy jeszcze wyżej. Zobaczcie. Czyli nic nam się nie stanie. Ej, świetne. A jak wyskoczymy na bok? No to jest coś niesamowitego. Czyli możemy chodzić po ścianie. Coś chorego, moim zdaniem. Coś chorego, co zostało wprowadzone do gry. Tak to wygląda. Zobaczymy to jeszcze z góry na tą miejscówkę. Czy coś mamy na dachu nowego? Aha, czyli dobra. W tym kierunku, w którym patrzymy, tam nas przenosi. Widzicie? Teraz jesteśmy u góry, teraz jesteśmy na dole. A użyjmy jump pada tutaj, swoją drogą. Okej, okay. Żeby wejść na niego, to musimy rozwalić oczywiście to. Okej, okay. Zrobić tak. A możemy w sumie tak to zrobić też. No, zobaczmy, co się stanie. Ale jaja. No, nic się nie stało w sumie, tak naprawdę. A jak wejdziemy na parasolu... No coś wspaniałego. Widzowie, piękne to jest. Kozak. No coś znowu nowego. Mam nadzieję, że coraz więcej tego będzie w grze. A teraz przechodzimy do przedmiotów dodanych do gry. Ja się zabieram za szukanie. Dobra, widzowie, mamy nowy przedmiot. Zobaczcie, mamy... O, i mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Czekajcie, mamy tą kostkę. I teraz pytanie, zobaczcie, możemy tym rzucać, to po pierwsze, ale to zaraz. Patrzcie się, mamy naszych pomagierów. Siema, chłopaki. Panowie, gdzie wyjdziecie? Znowu mamy nową lokalizację ich. Ale to będzie w kolejnym odcinku z ciekawostkami. Słuchajcie, mamy nowy przedmiot, który wygląda dokładnie w ten sposób. No jest to coś niesamowitego, bo po pierwsze, już wam pokazuję, ten przedmiot polega na tym, że jeśli mamy go w rękach, to możemy go wyrzucić i stworzyć taką no gravity zone, tak jak mamy na Holi. Ale jest jeszcze coś innego. Jak mamy na przykład taką broń, weźmy sobie jeszcze troszeczkę inną. Mamy jeszcze taką broń i weźmy sobie może jeszcze pistolet, żeby tak do końca było. To zobaczcie, możemy go ulepszyć
O, tego akurat nie możemy, ale to może... Czekajcie, o, tutaj. Jeśli to klikniemy i mamy tutaj emeczkę, jeśli mamy Famasa, no to możemy zrobić różne przedmioty. Z tego możemy kałacha, w sensie wyjdzie nam to, jeśli mamy kałacha, to wyjdzie nam ta broń. A jeśli na przykład chcemy mieć złoty ten, to snajperka, zobaczcie, snajperka. Czy jest jeszcze coś mega zepsutego? No nie, czyli snajperki, zwykłe przedmioty, za pomocą tego wszystkiego możemy sobie obrócić na kosmiczne rzeczy. Kozak. Także widzowie, tak wygląda ta kostka. Ja nie będę ulepszał żadnej broni, bo to będzie bez sensu tak naprawdę. Sprawdźmy sobie, jak stworzy nam się ta strefa. I jeszcze raz wam przypominam, piszcie, co mam nagrać w kolejnym odcinku z serii co się stanie, gdy na przykład rzucę tym w pola gierów. Dawajcie znać, używajcie mojego kodu Evela w sklepie, każdy klika łapy, subskrybujcie kanał. No i sprawdźmy, co się stanie, widzowie, jak tego użyjemy. Boom. Wow. Wow. Czyli tworzy nam się taka strefa. Ej, kozak, super. No z tym będzie się działo bardzo dużo rzeczy. Także widzowie, no zaznaczajcie dzwonek, żeby dostawać kolejne takie kozackie odcinki. No i to by było na tyle. A więc widzowie, to by było na tyle. Wpadajcie na te odcinki, które tu widzicie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście wspierajcie mnie z kodem Evela w sklepie.